wyklasz mnie i poprowadź, gdzie ja nie chcę pójść. Panie, o Panie, przebacz mnie. Tego, którego zawistni bracia, ponieważ
Ciepła, ogromne znaczenie, można się schować i odpocząć.
Kiedy anioł obwieszcza w śnieńce Bogu, że wziął małżonkę, mówi potem do niego: porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. To ojciec nadawał synowi imię, bo imię to tożsamość. Ojciec nadaje tożsamość swojemu synowi. On go przynosi do świątyni i on wypowiada to imię. Będzie się nazywał Jezus. Takie imię z jego ust na pewno wyszło. Ojciec wprowadza syna do tradycji swojego rodu, w tym przypadku rodu królewskiego Dawida. On wprowadza go do społeczeństwa, on wprowadza go do świata. Dzisiejsza psychologia mówi, że jedną z najważniejszych roli ojca to jest odciąć pępowinę, która łączy dziecko z matką. Jak dziecko się poczyna i rozpoczyna życie, to jest całkowicie zależne od matki. Życie dziecka w pierwszych miesiącach, a w jakimś sensie i latach, jest matka i tylko matka. I dopiero z czasem zaczyna raczkować, przestawać pierwsze kroki, poznaje, że jeszcze jest pokój trochę większy, ale ciągle z tą matką jest najbardziej związany. I ojciec ma za zadanie, by wprowadzić dziecko do świata, do społeczeństwa, odciąć tę emocjonalną pępowinę, która zbyt mocno łączy dziecko z matką. To nie znaczy, żeby go wyrzucić z rodziny. To nie znaczy, żeby go odciąć od miłości matczyny, ale pokazać mu szerszy świat. I to jest szczególnie ważne dla chłopców. Miłość ojca jest nieco inna niż miłość matki. On kocha i jest troskliwy, ale to jest innego rodzaju troska. Ojciec jest autorytetem. Umie naprawić kran, kręcić żarówkę, zrobić wiele spraw. Ojciec jest najsilniejszy. Mój ojciec jest najwspanialszy. Tak myśli dziecko. Ojciec jest dla niego autorytetem. I on pozwala zwłaszcza dziecku przejść przez doświadczenia trudne, nauczyć się przezwyciężać cierpienie, stawić czoła wyzwania. Jak chłopak gra w piłkę mamy i upadnie, rozumie kolano, przyjdzie do mamy z płaczem, że rozumie kolano, zobaczy, ojej, boli cię bardzo, boli. No to może ją odsamuje, boli jeszcze. Masuje troszeczkę. Boli cię jeszcze, synku? No, już nie. No to możesz iść też dalej. A przyjdzie taki chłopak do ojca. Mój tato, panu, kolano mnie pokaż. Nic się nie będzie, nie złamałeś, kręga, nie umrzesz. No. Jak ojciec powiedział, że nie umrę, to nie umrę. Boli mnie, trzeba zęby zacisnąć, ale iść do przodu. Ojciec pozwala synowi przekroczyć te granice bólu i skonfrontować się z trudnościami. Mówi się, że matka jest wzorem relacji, jaką człowiek nawiązuje. Jak nawiązać relacje, dziecko uczy się od matki, a od ojca uczy się zasad i porządku świata. Jeżeli ojciec nie ma zasad, jeżeli jest jakiś problem, to dziecko, zwłaszcza chłopak, ma trudności od życiu dorosłym, w nawiązywaniu relacji, w stawianiu czoła wyzwania, w pokonywaniu trudności. Określa się na przykład taki syndrom dzieci alkoholików, dorosłe dzieci alkoholików, TDA. Bardzo pragną relacji z jednej strony, wchodzić w relacje z innymi ludźmi, ponieważ boją się krzyku, pewnego upokorzenia, odrzucenia. Kiedy uda już się nawiązać pewną relację, przyjaźń, to
wyzwania, bo nie potrafią się bronić, bo bardzo im zależy na tej relacji, boją się odrzucenia i kiedy ktoś wykorzystuje, to one są gotowe je poświęcić i cierpią. Odzwierciedlają w tym swoim dorosłym życiu pewne patologiczne mechanizmy swojego dzieciństwa. Dlatego wychowanie jest sztuką ogromnym trudem, ale przynosi też wspaniałe owoce, jeżeli jest poświęcona uwaga, czas i miłość. I w tym miejscu chciałbym głęboko pochylić czoła i podziękować wszystkim rodzicom, którzy mają dzieci dziś małe, ale też i tym, którzy już wychowali, mają dorosłe smutne córki. Za to, żeście przyjęli życie i wychowali, bo to jest najwspanialsza praca i chyba najwspanialsze powołanie, jakie Bóg dał człowiekowi. Te wartości, które człowiek wynosi z domu rodzinnego, są bezcenne. Święty Józef nie powiedział ani słowa, znaczy nie znamy tego słowa zapisanego, ale stał się wspólnym Słowa Bożego. Bo przecież Jezus Chrystus to Słowo, które stało się ciałem. To była Jego posługa wobec Słowa. Opiekować się nim, aby to Słowo wzrastało w mądrości, prawach i własce, jak pisze Pan list. Bóg również do nas kieruje Słowo. Każdego dnia. Ale są też takie słowa kluczowe, słowa życiowe, które otrzymujemy jako naszą życiową misję, jako nasze powołanie do pewnego zawodu, czy pewnej posługi. Powołanie do małżeństwa, do bycia ojcem czy matką. Może powołanie do kapłaństwa, czy życia zakonnego. To słowo najpierw Bóg nam ofiaruje, zasiewa w nasze serce. I naszym zadaniem na wzór świętego Józefa jest pomóc, by ono kiełkowało i wzrastało. Dodatkowo zadaniem rodziców jest czuwanie to słowo, które Bóg już zasiał na chrzcie świętym w sercach dzieci. Też wzrastało ku Jego chwale i ku pożytkowi ludzi. Ewangelia wspomina o pielgrzymce Józefa, Maryi i dwunastego wieku Jezusa w Jerozolimie. To była jedna z ważniejszych praktyk religijnych Izraelitów, pielgrzymka do Jerozolimy. Józef i Maryja są wierzący i praktykujący. Tak jak dziecko uczy się wartości u rodziców, tak wiara może się nauczyć tylko od rodziców z ich przykładu. Nie nauczy się nic z książek. Wcześniej osierocony przez matkę Karol Wojtyła wspomina w swojej autobiografii ojca, oficera, człowieka wymagającego, który po śmierci żony stanął wobec ogromnego trudu i wyzwania, by być już nie tylko ojcem, ale też zastąpić matkę w trudnych przedwojennych latach. Jan Paweł II, wspominając postać swojego ojca, pisze: często widziałem, gdy budziłem się w nocy, jak mój ojciec, oficer, autorytet, klęczał na środku pokoju z różańcem, pokornie przed Bogiem i modlił się. Żadna książka, żaden wykład teologiczny nie nauczył mnie tyle o modlitwie, co przykład mojego ojca. Święty Józef to wzór zawierzenia i posłuszeństwa wiary. Człowiek konkretny, czy jak
zmarł i tam pojechali. Jak Pan mu powiedział, że wróci, to tak zrobił. Wiara nie jest tylko teoretycznym rozważaniem. Wiara jest życiową decyzją, życiowym aktem i jest posłuszeństwem Bogu. Posłuszeństwem temu słowu, które Bóg do nas kieruje. Święty Józef, człowiek milczenia, człowiek bardzo pokorny, człowiek w cieniu Boga, ale jednocześnie spośród wszystkich miliardów ludzi, to jedyny człowiek, którego sam Bóg wcielony nazywał swoim ojcem. Bo on Jezusa Chrystusa wychował, on go karmił, on dla niego pracował.